Hej, 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 witam was w kolejnym odcinku serii Ghost Master. Jak już mówiłem, zajmiemy się dzisiaj makijażem i latające miotły. Także zaczynamy. Błazeńskie wybryki dziewczyn z Akademika Molder zaczęły być uciążliwe. Normalnie nie zasługiwałyby na naszą szczególną uwagę, ale te panny stały się wyjątkowo ostrożne od czasu twojego spektakularnego nawiedzenia męskiego akademika Skar. W ramach programu stawiającego sobie za cel ochronę przed siłami nadprzyrodzonymi, do akademika ściągnięto niedawno 3 adeptki czarnej magii. Nie możemy tolerować posunięć skierowanych tak otwarcie przeciwko nam. Konieczne jest natychmiastowe i zdecydowane działanie. Usuń wiedźmy z budynku. Usuń wiedźmy z budynku. No, i to tyle. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się misją, w której trzeba straszyć, ale to nie będzie aż takie łatwe, ponieważ te wiedźmy mogą nasze duchy odsyłać. Dokładnie tak. Także polecamy tutaj wziąć bardzo mocne duchy. Ale będą też duchy do uwolnienia, więc trzeba określonych przerażaczy trzeba wziąć. Jednym z nich jest luźny trybik. Wielonóżka się przyda, ponieważ kobiety z tego akademikia boją się pająków. Było na pewno do uwolnienia jednego ducha. I teraz deszczułka. Deszczułka się też przyda. No i coś kurde dobrego. Może akord. Nie, wolę drgawka, tak szczerze wam powiem. Zombik. Nie jestem chętny na zombika. Może jednak Maralarum będzie ok. Albo Hannibal Lecter. Dobra, wiecie co? Maralarum. Wolę Maralarum. Usuń wiedźmy z akademika. Okej, nie ma problemu. Zajmijmy się szukaniem duchów. Jeden z nich gdzieś tutaj jest. O, jest tutaj. Nazywa się chyba Surferka, z tego co kojarzę. Dokładnie. Stary, cieszę się, że cię widzę. Patrz tylko, jakie zakręcone, prymitywne świecidełko. Nieźle retro, co? Te zwariowane czarownice z dołu przypadkowo zamknęły mnie tutaj, kiedy tworzyły ten straszny, ochronny krąg. Oj, okropny. Będę potrzebowała czegoś o odrobinkę większej mocy, jeśli mam się uwolnić, i czegoś z ikrą. Kumasz? Kumam, kumam. No, czy mniej więcej wiem, o co chodzi. Dobra. Aby uwolnić Surferkę, należy iść do tego gościa, jak on się nazywa. Antoni Krwiak. On ma słuchawki na sobie, które są przekaźnikiem elektrycznym. Chodzi o to, aby jakiś śmiertelnik z jakimś urządzeniem elektrycznym wszedł właśnie w ten okrąg, w to pomieszczenie. No i w sumie to wystarczy, okej. Szukamy do następnego ducha. Jest on bardzo trudny do odnalezienia, wam pokażę, gdzie on jest. Znajduje się na ostatnim piętrze tutaj, w tym lustrze. Jest tak, jakbym była gdzieś totalnie daleko. Coś jakby w lustrze, no nie? Więc ćwiczę te nowe rzeczy, no nie? Jak być duchem i tak dalej. Próbowałam tego klonowania czy coś, ale to jest jakby totalnie niewykonalne. Może spróbować z włosami, co? Jak poćwiczę na czymś prostym, to dam radę to totalnie opanować. I aby to zjawisko nasze uwolnić, należy przeprowadzić tą śmiertelniczkę Klary Kulawiankę. Dlaczego akurat ją? Ponieważ ma te same włosy co ona. No, wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak działa. No i ostatni duch, chyba najlepszy z tych trzech, znajduje się na samym dole, w tym okręgu. Ognisty omyk. Bezczelne jędze! Ja, salamandra szlachetnego płomienia, raczyłam osobiście wziąć udział w ich ceremonii jako strażnik południa, a nagrodzono mnie zaniedbaniem. Nie odesłano mnie i pozostanę uwięziona w płomieniu tego koksownika tak długo, jak długo żar będzie się tlił. I aby ją uwolnić, należy użyć deszczułki i powodzi lub deszczu. Słuchajcie, ten okrąg stworzyły wiedźmy. Mogliśmy też wziąć żywiołaki różne i podłączać na przykład tutaj powietrze, wibracja, ziemia, denemoren i woda, właśnie deszczułkę. I będziemy stworzyli okrąg taki,
który powoduje jakiś efekt. Niestety zapomniałem, jaki to jest efekt, ale... Ale spokojnie, ja jestem władcą duchu, wiem co robię. Nie wziąłem ich specjalnie, wiecie. Dobra, może pójdźmy do tego Antoniego Krwiaka i zajmiemy się surferką. Podłączymy sobie różnego trybika. On się z tego miejsca nie ruszy, więc należy użyć na początku buntu maszyn. Ponieważ jak wiecie, bunt maszyn powoduje awarię wszystkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w pobliżu ducha. A jak te sławki będą miały awarię, no to nie będą grać piosenki. I ucieknie z pomieszczenia, będzie mu się nudzić. No i tak chyba na razie jest. O Jezu, nie Fatum! Teraz awaria. Teraz awaria. Okej, jeszcze raz się ruszy. Oby. Ja nie wiem, bardzo trudno się moim zdaniem uwalnia surferkę, ale inni mówią, że jest bardzo prosta. Dlaczego tu jest Al Capone? Nie wiem. Idzie na dół? Idzie na dół. O nie, ładuje mu się moc, kurde. Może iskry użyjemy? Nie wiem. On chyba pójdzie tutaj chillować na ten fotel, oby. Może użyjmy iskry zaraz. Jeżeli mu się odechce. Mam nadzieję, że nie. Dobra, idzie. Jo, stary, to by się super hiper nadawało, gdyby nie było zajęte. I co teraz? Ej, pomocy. O, tak, baby, to jest to. Lecę surfować na błyskawicach. Taka jestem nagrzana, stary. Okej, chodziło o to, aby odesłać luźnego trybika. Już się zasrałem, szczerze wam powiem. Okej, mamy surferkę, super. Może teraz zajmiemy się zjawiskiem. Idziemy sobie do niej. I użyjmy bu oraz brzęków łańcucha wyższego poziomu, dobra. Gdzie jest ta Klara? Okej, usłyszała łańcuchy. Super, mam nadzieję, że tam pójdzie. Może zajmiemy się teraz straszeniem. Troszeczkę. Może wielonóżka się przyda. Ale nie teraz, okej, w tym momencie. Teraz trzeba uważać, aby naszego ducha wiedźma nie rozesłała, bo wtedy by była masakra. Nie będziemy mogli tego ducha używać. Dobra, użyliśmy wielonóżki parę razy. Troszeczkę tam się przestraszyła ta wiedźma. Ogólnie chodzi, żeby tylko wiedźmy ogarnąć, także spoko. Tylko ten gościu tutaj jest, niestety, zajmuje łazienkę, wiecie? Trzeba go stąd wypędzić, koniecznie, jak najszybciej. Okej. Dobra, ta wiedźma próbuje ogarniać. No chodź, chodź, Klaro. Idzie? Ta chyba idzie. Dobra, super. Hurra! Totalnie się udało! Jak wygląda? Nie powiększyłam sobie jakby za bardzo tyłka, no nie? Dobra, mamy zjawisko. Akurat jej chyba nigdy w życiu w tym Ghostmasterze nie użyłem. Okej, zajmiemy się teraz omykiem i możemy działać w sumie. Weźmy sobie tą deszczułkę tutaj. Użyjmy deszczu. Musimy olać rozmowę niestety. Ponieważ jeżeli nam deszczułkę odeśle, to nie będziemy mogli jej później używać. Pozostawiło wiedźmy bez ochrony. Dobra. Przerwanie kręgu. Pozostawiło ja wiem, spokojnie. Bez ochrony. Ach, musiało to przyjść. Dobra, straszymy wiedźmy, tylko to nam pozostało. Są niestety trudne do przestraszenia, no. Niestety, ale spokojnie. O, widzieliście? Tutaj mamy ten znacznik, który pokazywał, że niedługo ten duch będzie odesłany, jeżeli nie zareagujemy wystarczająco szybko. Surferka. Albo nie, mam lepszy pomysł. Użyjmy bu. Brzęku łańcucha i doprowadźmy wszystkie wiedźmy do jednego pomieszczenia. Okej, użyjmy teraz wysokiego napięcia. Proszę, aby nie poszło. Kurde, niestety. Czemu ono to nie działa? Dlaczego? Dlaczego, ja się pytam? Dobra, jedna pani nam tutaj idzie, to
Dobra, telekineza. Świetnie. Idzie ci babka na nią, oby. Nie, niestety się nie uda. Dobra, może jeszcze raz brzęk łańcucha. Okej, ona tutaj już patroluje, można by tak powiedzieć. Ogarnijmy tutaj Male Larum, która się patrzy w tą stronę. Świetnie, przerażenie na nią. I kakofonia. Uda się? Nie, niestety się nie udało. Dobra, pójdźmy sobie do pani Aleksandry. No to będzie szło, dobrze. Rozproszony rój? Chyba będzie okej. No, jednak nie. Dobra, ona woli sobie pouciekać, także użyjmy... Nie wiem, w sumie. Przywidzenia. Dobra, nie udało się. No trudno, zdarza się, spokojnie. Do Żanety, do pani Żanety trzeba przyjść. Właśnie, coś wam muszę pokazać koniecznie. Jest tutaj przekaźnik elektryczny? Nie. Dobra, pokażę wam ognisko. Niesamowita moc. Widzicie? I patrzcie teraz. Żywa pochodnia. Super. Naprawdę jest to jeden z moich ulubionych żywiołaków, jak nie ulubiony. Pójdźmy do pani Zuzanny tutaj i użyjmy strasznej niespodzianki. No nie, ona idzie do łazienki. Kurde. Trudno. Przegońmy ją stąd, aby zobaczyła Mare Larum. Niestety, za późno. Kurde, pisk. Nie no. Nie chciałem tego zrobić. No dobra, no... Trudno strasznie... te wiedźmy usunąć z tego budynku, ponieważ odsyłają duchy. O, jak widzieliście, ona już ten talizman swój wyciągała. Kakofonia? Straszna niespodzianka? Tak, straszna niespodzianka. No dobra. Troszeczkę ją przestraszyliśmy. Może teraz ciąć paszki użyjmy. Dobra, uda się. I teraz rozproszony rój. Dobra, super. Buł, właśnie buł. I brzęk łańcucha będzie najlepszy. Okej. Okay. I ognisko. O, matko zemdlała. Super. O, ho, ho. Ja cię kręcę. Atak roju. Dobra, atak roju jest. Ciuciu babka. Pnącze, nie wiem, wszystko, cokolwiek. Rozproszony rój. Ciuciu babka, o nie, uciekła z pomieszczenia, nie udało się. Buu, mu się przyda, telekineza, tak, telekineza. Telekineza jest super. Dobra, też się nie uda, ponieważ nie ma zbytnich przedmiotów. Ale mamy tutaj tego pana, tego jego mościa, właśnie, bunt maszyn. Shivers może użyć strachu. Albo nie, tornada użyje, nie? Aleksandra jest tutaj. Weźmy wielonóżkę. Nie, niestety nie możemy. No dobra, to no to ognistomyk. Żywa pochodnia. Na nią, proszę, żeby na nią się sfokusowała. Kurde, nie. Upał, niestety nic nie zdziała. Surferka, właśnie, surferka. I wysokie napięcie. Okej, to już powinien no ją... przypłoszyć. Dokładnie tak. Jeszcze zaciemnienie. Ona już sobie ucieka stąd. Żaneta również. I pani Zuzanna. Czemu ja mówię pani co chwilę? Nie chodzi mi o to. I kakofonia. O, dobra. No, w sumie już misję mamy z głowy. Bo tu chodziło tylko o... o te panie. Dobra. Strasznie spodzianka, nie mogę. Przerażenie mogę użyć. Dobra, w sumie to już. Czemu ona się jeszcze nie przestraszyła? Ja tego nie rozumiem. Dobra, ona idzie tutaj. O, straszna niespodzianka, już powinna ją ogarnąć. Dobra, przestraszyła się. Ale czemu... czemu ona jeszcze nie jest przestraszona, no? Naprawdę. Nie rozumiem tego. Ogień, ogień. Dobra, ognisko. To powinno ją przestraszyć koniecznie.
żywa pochodnia, oby na nią. Dokładnie tak, dobra, po naszej już wiedźmy stąd. Nie ma, stąd nie ma. Boże, jak ja się wysławiam. Ucieka stąd. Jeszcze troszeczkę plazmy nabijemy, jeszcze troszeczkę. Okej, już się skończyło. Jo, ile plazma złotych? 1500. I naprawdę to tylko trwało 13 sekund, minut, Boże święty, nie mogę się wysławić. Dobra, to by było na tyle. Bardzo przyjemna misja, żadnego ducha niestety, znaczy niestety, bardzo dobrze, że nie udało się schwytać. Dwie gwiazdki, w sumie dwie dynie, ale okej, to by było na tyle. W następnym odcinku zajmiemy się misją, zanim umrzesz, ujrzysz jajo. Także to by było na tyle, na razie.